W dzisiejszym materiale przyjrzymy się prezentom na Dzień Ojca, bo to właśnie dla tatusiów trzeba będzie coś w najbliższym czasie wybrać. Zapraszam! Pewnie myśleliście, że zacznę od elektroniki, jednak nie, dlatego że chciałem was przede wszystkim zachęcić do rozpatrzenia trochę niestandardowych prezentów, takich jak po prostu poświęcenie swojemu ojcu czasu i pójście z nim na przykład do kina, czy na jakąś wycieczkę, czy do knajpy, albo zrobienie czegoś od siebie, tak od serca, własnymi rękami, czy to będzie jakaś ramka z jakimś zdjęciem wspólnym, czy ze zdjęciem rodziny, wnuków, no nie wiem, w każdym razie coś, co nie będzie taką sztampą i pokaże, że naprawdę myślicie o tej osobie, bo jednak ojca ma się jednego i to jest człowiek specjalny w życiu każdego człowieka. Z początku poleciałem trochę refleksyjnie, ale teraz przechodzimy już na ziemię, czyli do świata elektroniki użytkowej i zaczniemy sobie od dashcamów, bo wydaje mi się, że taki prezent dla ojca jest dobrą opcją, bo w sumie w samochodzie, gdy ma się jakiś wypadek, dobrze jest mieć materiał dowodowy własny w postaci wideo, tak żeby wszystko i w ubezpieczalni dla policji było jasne i klarowne. Także w propozycjach mamy Xiaomi z wyświetlaczem, mamy wideostrator od Mio, X-Blitza z sympatycznego takiego drobnego, którego można łatwo sobie przykleić. No i oczywiście rejestrator Vordon, bo ten też pomimo swojej niskiej ceny daje sensowną jakość obrazu. Dashcam uchroni waszego ojca od golenia w ubezpieczalni, ale co kiedy ten musi poradzić sobie z własną brodą? Wtedy polecałbym na przykład taki trimmer od Browna, który może pozwolić mu dopasować kształt brody do tego, jaką ma wizję, albo na przykład strzyżarka, dzięki której podetnie sobie trochę włosy. Oczywiście nie każdy ojciec będzie potrzebował takich sprzętów, bo wiele osób chodzi teraz do barbera i stara się utrzymać tam dopiero swój zarost w idealnej formie, ale jeżeli wiecie, że wasz tato używa takich produktów w domu i goli się generalnie w domu, to są dobre opcje. Teraz czas na telefony dla ojca i tutaj mamy parę propozycji. Pierwszą z nich jest Xperia XZ1 i to telefon, który wygląda przede wszystkim klasycznie. Nie jest też specjalnie duży jak na dzisiejsze standardy, bo ma tylko 5,2 cala, a przy tym matrycę Full HD, więc sam ekran i sam obraz wygląda na nim dobrze. Natomiast kwestia jest taka, że to nie jest drogi telefon, natomiast ma on bardzo przyzwoity aparat, więc jeżeli wasz tato szuka czegoś klasycznego, bo uznajmy, że Xperia XZ1 na dzisiejsze czasy wygląda dość oldschoolowo, to będzie dobra opcja. Drugą propozycją jest Zenfone 5Z, który ma bardzo dobry stosunek wydajności do ceny. Co prawda jest trochę droższy od Xperii, niemniej ma przede wszystkim szerokokątny aparat, który pozwala na ujęcie więcej w obiektywie i to może być bardzo fajną opcją. Na samym końcu mamy Doji S50, czyli telefon, który jest bardzo odporny i to może być dobry pomysł dla ojca, który prowadzi aktywny tryb życia albo jest jeszcze w trakcie pracy i na przykład, nie wiem, operuje gdzieś na budowach i tak dalej, to też taki telefon na pewno mu się przyda, bo trudno będzie mu go uszkodzić, a to przecież ważne, żeby telefon trochę posłużył. Do każdego telefonu warto też rozpatrzeć powerbanka, bo to w sumie niewielki wydatek, jako że taki kosztuje 100 zł, a ma aż 20 tysięcy mAh. Teraz przechodzimy do mojej domeny, czyli komputerów i tutaj chciałbym wam zaproponować małą stacjonarkę, zrobioną na Athlonie 200G, która poradzi sobie dobrze z prostymi zadaniami biurowymi oraz multimediami, ale co najważniejsze, ona jest zamknięta w bardzo małej obudowie. To jest taka obudowa od Actina, takiej wielkości, żebyście sobie zobaczyli. Ona ma przypięcie VESA, więc można ją sobie przykręcić z tyłu tutaj do monitora, ale co ważne, w tej obudowie jest od razu zasilacz 200 W od FSP, więc do takiej konfiguracji, gdzie jest sam Athlon, płyta główna RAM i właśnie duży dysk SSD o pojemności 500 GB w zupełności wystarcza. Natomiast to jest fajna maszynka, jeżeli ojciec na przykład nie ma dużo miejsca w domu, albo nie chciałby sobie dużą skrzynką zawalać tego miejsca, bo taki komputer w 100% daje radę, a w teście nawet zobaczycie, że niektóre gierki też nie są straszne. Drugą opcją jest kupienie ojcu laptopa i tutaj mamy Huawei'a MateBook D14 opartego o Ryzena 5 2500U i ten laptop przemawia do mnie głównie ze względu na fakt, że jest niewielki, bo ma 14 cali, bardzo wąskie ramki, jest zbudowany z aluminium i waży 1,45 kg, a do tego ma szybki dysk SSD i RAM w dual channel, który pozwala na wyciągnięcie pełnego potencjału z tego procka. Także jeżeli wiecie, że wasz tato dużo się jeszcze porusza, jeździ na przykład i potrzebuje
potrzebuje czegoś przenośnego, albo po prostu nawet po domu woli chodzić z komputerem przenośnym niż siedzieć w jednym miejscu ze stacjonarką, to taki MateBook jest naprawdę fajną opcją. Zza komputera zasiadamy do grilla i jeżeli wasz tato ma działkę albo własny ogródek wokół domu, to fajną opcją byłoby mu zaserwować taką maszynę i pierwszą z nich, którą uważam za najfajniejszą, jest taki Landman, który jest przede wszystkim bardzo solidny, dobrze przemyślany, ale przede wszystkim da wiele frajdy, bo pieczenie w takim grillu różnych rzeczy może się okazać nowym hobby. Żeby sobie dobrze pogrillować, trzeba też przygotować trochę swój ogród albo działkę, w związku z czym polecam wam rzucić okiem na kosiarki, bo może wasz tato potrzebuje takiej maszyny, żeby sobie pomóc. Zaczniemy oczywiście od trochę droższych spalinówek, ale powoli przejdziemy też do tańszych modeli, dlatego że nie wiem do końca, który z nich będzie w waszym zasięgu. Oprócz tego dobrym dodatkiem do takiej kosiarki jest podkaszarka, która jest akurat tutaj na akumulator, więc nie trzeba do niej żadnego kabla, a to fajne, żeby tak dopieścić już swój trawniczek. Wasi ojcowie mogą być też majsterkowiczami i wtedy dobrą opcją byłoby jakieś sensowne elektronarzędzie. Dlatego też polecam wam wiertarkę udarową od Boscha, ewentualnie wkrętarkę od Makity, bo to porządna marka, no i Boscha GWS-7, który jest szlifierką kątową nie do zajechania. Także trzy opcje i myślę, że coś z nich na pewno trafi w wasze gusta. Czas na coś poza elektroniką i tutaj przede wszystkim myślę, że warto byłoby rozważyć preferencje i hobby waszego taty. Możliwe, że dobrą opcją będzie kupno jakiejś wędki albo kołowrotka. Możliwe, że kończą mu się perfumy i jakiś odpowiedni zapach byłby dobry. Oczywiście szafki i skrzynki na narzędzia to taki standard, bo w sumie porządek trzeba mieć, a tego zawsze brakuje. Można też polecić jakiś zegarek albo gadżecik. Taki na przykład klasyczny zegarek. Myślę, że wielu ojcom by pasował. Mojemu na pewno tak. Także niekoniecznie ograniczajmy się do elektroniki, bo możliwe, że są rzeczy, o których wiecie, że są potrzebne i wtedy warto po nie sięgnąć. Jeżeli podobały wam się te propozycje na Dzień Ojca, to zobaczcie je przede wszystkim w linkach w opisie tego materiału, bo tam jest też cały artykuł zbiorczy, w którym to wszystko, co dzisiaj opisałem, znajdziecie, może oprócz zegarka. Natomiast generalnie przede wszystkim zachęcam was do tego, żebyście mocno zastanowili się nad prezentami niestandardowymi, bo elektronika jest takim, powiedzmy, że bezpiecznym wyjściem, natomiast nie zawsze jest idealnym, bo czasem można nawet wydać mniej i zrobić coś, co dla waszego taty będzie miało większą wartość. Także to tyle, dziękuję wam bardzo za oglądanie i do zobaczyska.